No i przyszła. Jak się czegoś uniknąć chce, to prędzej się zjawi niż to, na co człowiek czeka, czego wygląda. Tak to już i w życiu jest. Ani się nasi jeziorańscy spostrzegli, jak chmury naszły takie, że prawie ręką sięgnąć było można. Jakby się kto pytał, to od samego południa duszno było, że może nie sposób powietrza złapać. Pot lepił koszulę, nawet jak człowiek w cieniu leżał, a cóż dopiero na polu. No tamto wprost jak na patelni. Owijali się ludzie, żeby sprzątnąć, co się da, zanim się to zacznie. Jak ta cisza była przed burzą, co to wydaje się, że wszystko naokoło w miejscu stanęło, nic a nic nie drgnie, ani głosu dobędzie, to widły raz, dwa szybciej się obracały. Raz, dwa, aby zdążyć, aby snopy pod dach trafiły. Ale nie wszyscy zdążyli. A jak się zaczęło, to jakby się kto pytał, no nie żałowali gospodarze ani bata, ani konia. Z tej duchoty myślałam, że ducha wyzione. A serce się szarpie, a ty rób, człowieku. Rób do siódmego potu. No, moja Anieciu. No to jak na sercu źle, to zażyj kropelek. Co tam kropelki. Po deszczu duszność sama odejdzie. No to. Ta, no, bo to burza tak czyści powietrze, jak nie przymierzając gorzka sól kiszki. A gdzie oni? No w stodole jeszcze. No przecież zrzucić z wozu to mogą i potem. Niech se wreszcie spoczną. Ach, krzyżanie idzie wyprostować. Za życia to człowiek wiele tam nie odpocznie. O Boże, zagnali ojciec kury? Aleje, tak by się niebo przedziurawiło. Zagnali ojciec kury, pytam. A zagnałem. A z bydłem co? No, jak Stefan ostatni raz w pole pojechał, to ma akurat wtedy Bolka po krowy posłał. Że też człowiek nigdy spokojnie z pola nie zbierze. Ano mówią, Anielciu, jak żniwa bez burzy, to i plon nie duży. Mówią. Przez burzę większy nie będzie. Ale pranie do suchej nitki. Ale jej raz człowiek mokry od potu, raz od wody. Mamo, niech mama tam wyjmie jako suchą koszulę. Janka, daj się czym wytrzeć. Daj, a weź sobie. No dobra. Przy burzy to wszyscy dno jak te końskie muchy. To. Masz, Stefan, koszulę. Dziękuję. A bydło w obozie, dziadku? Ano, akurat... A co akurat? Bolek po nie poleciał. A Edek gdzie? A z koniem poszedł do stajni. Też się bydle narobiło nie gorzej od nas. Psiakry. A tam tak niewiele już zostało. Jeszcze za dwa razy obrócić i... Ty to byś chciał, żeby człowiek pracował jak maszyna. I w fabryce robią przerwy. Ta, ziemia to nie fabryka. Robi się tyle, co trzeba. O, no i znowu nie mam guzików przy koszuli. I ojca, i syna. No, koniec balu, pan Donaldo. A dobra jest dla starej beczki. Niech no dziadek wyjdzie na podwórze. A to na co? To się dziadek nie rozeschnie. Widzicie go, filozof. No odsuń się, mokry jestem.
Bo zapomniałem zabrać w pole parasola. Ojcze nasz nierodzony. No. Edek, idź no z tym do sieni. Nikt tu po tobie sprzątać nie będzie. Święty Józefie. No co też mam? Ale... A dziś to sobie niebo nie żonguje. Gromy rzuca. Wodą polewaj. Jeszcze wiatrem pogania. A w polu jeszcze sporo ludzi zostało. A Bolka jeszcze nie ma. Nie cokro, nie roztopi się. Ale coś mi się widzi, że do sadku to trzeba będzie z koszem iść po tej burzy. Bo otrząsa nam owoca, a najgorsze to jabłka. No to trzeba było przed burzą pójść dziadku do sadku i samemu drzewa potrząsać. No przecie nie dojrzały jeszcze. Po co niby otrząsać? Żeby wiatrowi roboty nie dać, o. Ty, filozof. Po co go ojciec słuchają? Przecie on z sensem to słowa nie powie. No widzicie go. Jabłonki potrząsać. A to satyra, co? Żebyś choć raz mógł nie trzeszczeć. Satyra. Słyszy mama? Wiatr coraz gorszy. Ojej, co z tym Bolkiem? Może by wyjść po niego? No to chyba pójdę go poszukać. Może z krowami nie daje rady. Coraz bliżej tu idzie. Bolek? No to i dobrze. Nie Bolek, burza. Żeby z tego tylko co nie było. Ej, jak przyszła, taki pójdzie. Żeby. Ale takiego nieba to jeszcze nie widziała. Strach oczy podnieść. To nie podnoś. Z tego to nic dobrego nie będzie. O Jezu, jak łysnęło. W imię Ojca. Zanały. A komin zamknięty? Trzeba będzie to pole ściąć wreszcie. Gotowe jeszcze, uchowaj Boże, ściągnąć co na nas. No to dobrze. Co dobrze? No dobrze, że takie śmigłe. Zawsze bije w to, w co najwyższe. A Walerkę zabiło wcale nie przy topoli, a przy zwykłej gruszy. Nie była większa jak dwa razy człowiek. A nie o to chodzi, że to pole, ale że wysoka jest. A ta grusza nie wysoka. No ale samotnie na polu stała. Pusto było. O, żeby się Walerka przy miedzy położyła, to by do tej pory żyła. Ale jak pod drzewo schowała się, to i ściągnęła na siebie piorun. Widać i tak sądzony jej był. Oj, żeby go pod jakie drzewo nie zaniosło. Bolek to nie Walerka. Nagrzeszyć jeszcze nie zdążył. O Jezu, ale błysło! Sięgnij no, Janka, za obraz pogromnicę. W imię Ojca i Ducha Świętego. To jest bolość. A co to jest? Suchy Bolek? Gdzieś to był? Krowy przygnał. Krowy. Krowy mokre, a ja suchy. No i co? Przydał mi się prezent? Widzicie go, chytrus. No dobrze, że już jesteś. A krowy przywiązałeś? A czy widły na podwórzu, gdzie nie zostały rozwłóczone? No przecież ich nikt nie ukradnie. Nie na złodzieja. Ja mam uważanie, a na pioruny. A nie wiem, dziadku. Erek ostatni nimi robił. Zostawiłem w stodole. A przynajmniej przymknięta? Mamo, jest gromnica. Daj no, daj. Edek, zapałki. Ale Anielciu, czy knot choć konopiany? Bo jak nie, to nie ważne. O już. Wstaw ją, Jancia, do okna. Mamo, przecież ona boi się podejść do okna. A mama chce, żeby... Matka wie, czego chce. O Jezu! Prędzej! Prędzej gromnicę do okna! O Jezu, żeby tylko nie w nas! Już dawno po strachu. Jak błysk był to... A słowo ciałem się stało. Oj! Oj, oj! Nie
podoba się ziemia, nie podoba. Przydałoby się w dzwonek uderzyć. Przecież się nie pali. Odpluń te słowa. Ognia nawet gębą nie trzeba krzesać. Niedobrze. A nasz dzwonek loretański, jak zaginął gdzieś we wojnę, tak go nie ma. O, to. A przydałaby się teraz pomoc Matki Boskiej Loretańskiej. Wieś bez nijakiej osłony się została. Ale chmury. Niedługo to całkiem ciemno będzie. Jak w nocy. A dzwonkiem to by chmury odgonił, jakby się w porę uderzyło. Bo to ani za wcześnie trzeba, ani za późno. Czy radio wyłączone? Za wcześnie zadzwonić, to do góry nie dojdzie i próżna fatyga. A za późno jeszcze gorzej, tylko się burzę drażni. Pamiętam ja jak... Dziadek gada jak nasz kościelny Michał. U niego wszystko wyższa polityka. Polityka, nie polityka. Z niebem żartów nie ma. Jak się niebo obali, to nas wszystkich zawali. Te wole, a co tam majstrujesz? Antenę chcę rozłączyć. Odejdź tu od tego radia. Jeszcze cię co utrafi. No, a co mnie tu może? O Boże, teraz to chyba w nas. Jak błysk był, to i po wszystkim. O, masz swoje, po wszystkim. To huk idzie po błyskawicy. Profesor, mówisz, jakbyś był na kozim mleku chowany. Bo światło leci szybciej jak głos. Jak słychać huk, to już dawno po wszystkim. Dom by się spalił i też byłoby po wszystkim. Chryste, Lejson, no przestań, że Janka. Widziałaś kiedy odrzutowca? No i co z tego? No i to, że najpierw go widzi się, a potem dopiero do ucha dochodzi głos. No dobrze, już dobrze, ty mądrala. Siedzi człowiek jak w takiej klatce. No, drzwi nie zamknięte, wyjść można. Tak. Chyba, żeby zamiast piorunochrona stanąć na podwórzu. Bo straż to tego obiecanego nigdy nie założy. No przecież składkę zapłaciliśmy. Mówili, żeby wpłacić, to będzie. A teraz znów gadają, że pieniądze to nie wszystko, bo co ze złotówek, jak drutu nie mają. Oj, gdzie matka mleko postawiła? Pić się chce. No, dawniej bez tych drutów człowiek się od pioruna ustrzec potrafił. Po co zaraz drut? Drut to żelazo, a żelazo piorun ściągnie. No, o to właśnie chodzi. Przy burzy lepiej się drzewa trzymać jak żelaza. Wyrzucić kociubę za próg. Ale usnęło. Teraz dopiero będzie. 2, 3, 4. Ty czego? 6, 7, 8. Grzechy liczysz, co? 9 kilometrów stąd. To niby 9 kilometrów. No burza. Powiedział, co wiedział. Dla niego 9 kilometrów, a nam aż w uszach głucho. Mówiłem wyrzucić za próg kociubę. Chmury uspokoi i ogień odtali. To jakby dziadka tak słuchać, to i straż wcale nie byłaby potrzebna. No to. Przy burzy to i nie ma co na straż się oglądać. Oho, jeszcze ciebie, Aniela. Pewnie na świecie nie było, to się od pioruna na dolince całe obejście zapaliło. A co, zaraz całe obejście? Od stodoły poszło. A że chalupy blisko siebie stały, tak blisko, że kot z dachu na dach mógł uskoczyć i tak pół wsi przejść i łap sobie gnojem nie upaćkać, to ogień przeszedł na drugą chalupę. Możem wtedy... Tyle lat miał, co Boleak. Poleciałem tam. Światła nie ma. Zostaw ty tę elektrykę. Ludzi się zbiegło. Jak przyleciałem, to już cały dach takim grzebieniem z ognia był objęty. O, a jak? Znowu? A nad dachem bocian kolował i kolował. Bocian? No, mówię przecie bocian. Gnieździe małe były. Kolował, podlatywał.
do gniazda się opuszczał, te male skrzydłami od żaru osłania. I tak przepadł. Spaliło się? Spaliło się. Zwierzę wszelakie to bardziej ludzkie jest jak człowiek. Ale czy obejście się spaliło? A spaliło się, spaliło. Czego nie miało się spalić? Tu się paliło, a sąsiedzi, co przez płot z pogorzelcem stali, to ze świętym Florianem przed próg wychodzili. No a co to gasić nie mogli? To mogli czy nie mogli, nie ich sprawa, ani też moja. Nie szło się z wiadrem do ognia, co z nieba spadł. A dlaczego to, dziadku? Woda takiego nie brała? Czego? Brała czy nie brała? Nieludzka to była rzecz gasić ogień przez boka ze spady. Jest. Co to za ciemni ludzie byli? Bez przyczyny taka kara na człowieka nie spada. Daliby już, ojciec, spokój temu gadaniu. Zabrało wam się na wspominki. Ojciec sam mówili, że ognia nawet gębą krzesać niedobrze. No, co tak wszystkich zamurowało? Cicho jak w kościele. Odsieczy. No i wyłoży na moje. Wyłoży. Co grat i burza wyłoży, to PZU dołoży. Ja wiem, jak to jest. No wiem. Więcej wydepczo przy obliczaniu procentu, niż burza wysiecze. A potem czekaj na swoje, albo zaprzęgaj i zamiast w pole, to do miasta gnaj koni. Oto. Tak ono i jest. Nie wiadomo, do czego ręce przyłożyć. Ledwie widły wypuścił już. Ale tak siedzieć, to dobre dla jakiegoś ministra. Wezmę chyba harmonię, co? Coś ty, przy burzy? Nikomu nie jest do muzyki. No to zagram coś takiego pobożnego. No. O to. Kto się w opiekę, to można śpiewać i przy burzy. Janka, weź no tam słoniny i pokraj. Palce prędzej wodne jak słoninę. Ciemno jak w nocy. O Jezu! A burza to lubi nawracać. Oho, jak swojego nie załatwi, to i nie odejdzie. Choćby w oknach i gromnice stały i krzyżyki z palmowej niedzieli. Niby co ma załatwiać? Czy burza to jaki pełnomocnik od skupu używca? A żebyś wiedział, że ten, jak rzekłeś, pełnomocnik. A nie od żywca, a od ludzi. Od ludzi? A tak. Powiadam tak, bo sam swoje doznał. Gdzie się schowasz, tam cię znajdzie to, co cię ma znajdź. Raz burza chwyciła nas w polu, ale nie taka burza, ale jeszcze 3 razy lepsza. Przedwojenna. Do wsi było dalej jak bliżej. Jedyny dach, co go widać było, to pod krzyżem. Kapliczka, znaczy się, w polu stała, podle 2 dróg. Tam myśmy się ukryli. No było nas ze 7 ludzi, wszyscy w kupie ciaśniej tam było, jak u nas w gospodzie w samodpust. A nad głową tylko się przewala. Chmura co przejdzie, to zawraca i znowu huczy, a tylko łyska się, że w oczach ciemnieje. Najstarszy, co był z nami, modlitwy zarządził. Nic to, chmura jak ten sęp jaki. Koluje i koluje. Tymi piorunami to tak rzucała, że aż... No i ten, co wiedział, jaki to znak jest, mówi: ludzie, spowiadajcie się.
Widać, niebo gniewa się na nas. Czas się z grzechów oczyścić. Podejdź no, Janka, od okna. No i zaczęliśmy wszyscy w piersi bić się i grzechy głośno wyznawać. A ta chmura, co do lasu dojdzie, to nazad do kapliczki wraca. No, słyszałaś, Janka? Huczało, a ludzie nie przestali do grzechów się przyznawać. Długo to musiało trwać. Aby głośniej, aby szybciej, aż się wreszcie jeden do najcięższego przyznał grzechu. Ojcobójstwo na sumieniu miał. A kto on był, ten, co mówicie? A taki jeden. Jak grzech wyznał, to ten najstarszy mówi, to o niego chodzi. Ledwo by rzucili go z tej kapliczki, piorun go przebił i tak na polu został. A błysk był, jakby miecz jaki ognisty. Potem chmura poleciała, czy rozpłynęła się, tęcza nastała. Kiedy to tak, ojciec? Dziadek przy tym był? No byłem, jak ten, co był, opowiadał. Był ślepy, co kulawego prowadził. Pewnie druty zerwało, że światła nie ma. Ale grzyby za to będą? Wielkie jak księży kapeluch. A to co? Drzwi się rozwarły. Idź no, Bolusiu. Ojej. A to kto? Można pod dach, pani Jabłońska. A gdzie to panią w taki dzień po świecie nosiło? Na własne wesele bym nie poszedł. Jańcia, daj no pani coś suchego. Nie bała się pani? Co było robić? Musiałam od stacji wrócić. Daj tę chustkę, co leży na łóżku w tamtej izbie. Dobrze. Myślałam, że pani od jakiego połogu wraca. Nie, wracałam z miasta. A nie lepiej było przeczekać? W drodze już byłam, jak nas złapało. Nas? To i Wacek był w staniu? Wacek? Jaki? A czemu to miał być? No, myślałam... On bardziej pana Edka kolega jak mój. No, nie każdy musi być zaraz kolegą. Mój. Mój to on przestał już być. Przestał być? Nie lubię ja takich, co z chytrości zamiast bułkę własny swój ogon wygryźli. Nie rozumiem. No co tam. Dobrze by pani zrobiło coś gorącego. Nie, dziękuję. Ja tylko tak zaszłam, bo to pierwsza chałupa od tej strony, jak szłam. Widzę, że Wacek nie tylko na dziecku Borkowej motoru oszczędzał, ale i po narzeczoną żal mu było wyjechać. No zostaw. Bo nie, co się to? No, nie lubię. Furą od stacji się zabrałam, a na nogach przyszłam. Bo ci ludzie to nie wiadomo, gdzie żyją. Jak się te najgorsze pioruny odezwały, one, bo to dwie baby były, konia przed tym mostkiem zatrzymano i dawaj litanię łudzić. A może być i litania, może. Tu leje, niebo się na głowę urwało. O to. A one nic, tylko się modlą. A każdemu wolno. Ja mówię, batem konia, prędzej do jakiego domu zjedziemy. To jedna zabat na mnie. Za co? Że o ratunek nie proszę, nie modlę się. A kto to był? Nie z naszej parafii ludzie, bo bym poznała. Stanęły wozem na środku drogi. No stać w burze to niedobrze. Zamiast gdzie uciec, to w miejscu na ratunek czekają. Tacy to ludzie u nas ciemni. A nigdy nie wiadomo. No i co też mama? Babskie gadanie. Jak ona na mnie z batem, pop z wozu zsiadła i na nogach przyszła. A że na trojakach u was pierwszy dach po drodze, to zaszła. O, z włosów to już nic nie będzie. Znowu się do miasta na wieczną trwałą ondulację podskoczy. Przy okazji się maść zmieni, czyli kolor. Edek, no. O to. No. O, przejaśnia się chyba. O, na
wszystkim. Nachuczalo, naburczalo, ludzi z pola zegnalo, snopy zmoczyło, owiec trochę położyło i po wszystkim. Po burzy jest słońce. Nawet taka piosenka jest, tylko u nas w jezioranach nikomu jakoś śpiewać się jej nie chciało. Choć po prawdzie, jakby się kto pytał, to wyszło to słońce z powrotem. Tak to już jest. Ale ja to tak sobie myślę, że ludzie różne takie wynalazki robią. Na księżycu już ziemię między siebie dzielą. Ale żeby swoje pola od deszczu osłonić, domy od tych piorunów, to o tym nie myślą. A nie mogliby to? Jaką rakietę w chmury wystrzelić i rozgonić? Aha. Ja tak sobie myślę, a myśleć to i owszem, każdemu wolno. Tyle tylko, że życie to się z tym myśleniem nie zawsze chce zgadzać.